Małgorzata Rozenek była jedną z gwiazd, która pojawiła się na urodzinowej gali w klubie Szetan Łoso. Prezenterka otrzymała nagrodę Gwiazda Roku i w rozmowie z dziennikarką Simona Stoliką wyznała, że bardzo ją to ucieszyło. Jednocześnie Rozenek podkreśliła, że choć rozpoznawalność ma pewne minusy, umożliwia celebrytom promowanie ważnych dla nich idei, tak jak ona sama wykorzystuje swoją popularność do propagowania in vitro w Polsce. Pytana o to, co najbardziej denerwuje ją w świecie show biznesu, Rozenek wyznała, że media często przedstawiają ją w sposób daleki od rzeczywistości, z czym trudno jej się pogodzić. Zaznaczyła jednak, że dementowanie nieprawdziwych informacji byłoby bezsensowne, ponieważ czasem wizerunek celebryty nie ma nic wspólnego z nim samym. Na pytanie dotyczące celebrytów, którzy odmawiają udzielania wywiadów, Rozenek nie udzieliła konkretnej odpowiedzi, wykręcając się humorystyczną ripostą na temat miejsca, w którym znajdują się rozmówcy.